Cześć, witam. Dzisiaj spod rynku w Skawinie zrobimy tak jak Bjorn, Sunday Driving, czyli niedzielną przejażdżkę. Zapraszam na odcinek. Sumując, pierwszy punkt to mamy w planie zamek w Melsztynie, podobno odbudowany. Zobaczymy, a wy zobaczycie razem z nami. A potem to zobaczymy, może pojedziemy do Tarnowa. No jak nam tam dzisiaj tak jedziemy troszkę przed siebie, a troszkę mamy pomysłów. A i dzisiaj będzie test troszkę innej konfiguracji. Dzisiaj mówię do GoPro 11 z media modem i mam ustawione na mikrofon tylny w tym momencie. Ciekawy jestem, czy da się tak bez mikrofonów jeździć, bo tak na weekend mi się troszkę nie chce w te wszystkie mikrofony ubierać. Zobaczymy, czy jest to znośny materiał. Dajcie znać w komentarzach. Dałem też troszkę inne ustawienia. Teraz są ustawienia troszkę bardziej wąskokątne, bo stwierdziłem, że potestuję. No i opuściliśmy A4, skręcamy na Brzesko. I skręcamy sobie w prawo na Łysą Górę, czy coś takiego, koło restauracji Nasz Młyn. 12 ton nie dotyczy mieszkańców. Pozostało nam 15 km i 15 minut do Melsztyna. A teraz chwilkę ponagrywam z podwójnym zbliżeniem. Jest to zapewne jakieś cyfrowe zbliżenie. No, fajnie ten zamek tam na wzgórzu wygląda, nie powiem. Kiedyś to były tylko takie dwa mury, taka ruina, teraz jest odbudowany. I tak to się prezentuje, zamek Melsztyn. Teraz jesteśmy w wąskim kadrze, a zaraz spróbuję go jeszcze w szerokim. A tak to wygląda w super view, czyli najszerszym kadrze. Zamek Melsztyn. Budował kasztelan w 1347 roku. No to dość dawno. A tu takie schody. Można wejść do środka, jak się okazuje. W środku zimno, jak to w zamku. Tutaj drewniane stropy. Tutaj jakaś będzie jedna sala. Tu jakieś wyjście na taras. A idziemy od razu na samą górę. No i taki widok tutaj z góry. Petarda. Idziemy dalej do góry. Dalej do góry. Ha, dalej można iść. O kurczę. Robi wrażenie. Jeszcze pachnie tak jak po budowie domu. Choć to taki. No potężna inwestycja. No i tutaj się kończy, jeszcze nie da się wejść na samą górę. Jak widzicie, jest zadeskowane. Także dostępne są na razie trzy kondygnacje. Tutaj taki lany strop. A tu już widok. No ci, co mieli te zamki, to mieli pomysł na miejscówkę. Patrzcie, co tam widać. Taki widok z okien. No zdecydowanie robi wrażenie. Także tu mamy oryginał, a tu mamy rekonstrukcję. No i tutaj mamy odbudowaną ścianę, a tu mamy oryginalne mury. Oryginalne mury grubości ze 2 metry. No robi wrażenie. Po prawej mamy jakieś chyba elementy murów. Ciężko powiedzieć. No i tam mamy odbudowany zamek. A tutaj mamy resztki murów obronnych zapewne. No, jak ktoś tu siedział na tych murach, obserwował, to miał fuchę.
Prezentuje się tutaj okolica Zacnie. No i z planów znalezionych w internecie wychodzi na to, że tu musiała być studnia, stąd takie zapadlisko. I wychodzi na to, że główny zamek był tutaj, gdzie teraz stoimy, gdzie jest takie, taki ciekawy teren. Natomiast to, co teraz jest odbudowywane, to była wieża. Jeśli się mylę, to oczywiście tam je poprawicie w komentarzach. Reasumując, takie oto rezydencje budowało się w Polsce kilkaset lat temu. No i zamek Melsztyn zwiedzony. Teraz jedziemy w stronę Tarnowa. A przed nami taki wielki most. A na mapie nie ma żadnej rzeki. Czyżby to był przejazd nad torami? Nie, co to jest? Przejazd nad jakąś boczną drogą? Dobrze, ciekawa konstrukcja. I wjeżdżamy do Wojnicza. Udało nam się zaparkować w Tarnowie na ulicy Nowej pod jakimiś tutaj urzędami. Idziemy w stronę rynku. Przed nami Plac Węgierski i pomnik generała Bema. No i ulicą Rybną doszliśmy na Plac Rybny, a tam jakieś pozostałości. A na Placu Rybnym mamy słupek AC, dwa wejścia na kabel, ale jeszcze nie ma w aplikacji, więc jeszcze wam nie powiem. No prawdopodobnie 22 kW. Jak będzie w apce, to będzie łatwo sprawdzić. A tam ruiny starej synagogi. No i chyba w końcu trafiliśmy na rynek w Tarnowie. Bardzo przyjemny. No dla Krakusa to taki kompaktowy się wydaje. Ale na pewno obiektywnie nie jest bardzo mały. No fajnie się to prezentuje. Fajny taki klimacik. Troszkę widać, że pochyły. Troszkę jak w Sandomierzu. Ale to jest podobna architektura tutaj wszędzie w tych rejonach. O, tutaj mamy Tarnowski Dół Złoczyńców. Tutaj pod tą szybą. Teraz zaparowało. No fajnie to się prezentuje, fajnie, nie powiem. I idziemy poszukać pizzerii Viani. To gdzieś tu niedaleko. No i spodobał mi się ten Tarnów. No to taki troszkę mniejszy Kraków. Ale cisza, spokój, nie ma tłumu turystów. No zdecydowanie ma klimacik. Mur miejski. Viani Pizza jest chyba za murem. Na szczęście tu jest wyjście. No i już otwarte. Idziemy. No jak widać na załączonym obrazku, da się najeść, bo nie zjedliśmy wszystkiego. I było dobre, bo wzięliśmy na wynos. A chodząc wokół rynku, mamy tu na przykład pomnik Władysława Łokietka. A na placu Kazimierza Wielkiego stoi BZ4X. Jesteśmy z powrotem w Skawinie. Dzisiejsza niedzielna jazda to 200, prawie 13 km, 3 godzinki i 16 kWh zużycie. A jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!